Król potworów po pokonaniu Skara i powstrzymaniu Shimo przed spowiciem całej planety w lodowym uścisku, aktualnie jest niezagrożonym liderem Tytanów, które zamieszkują powierzchnię Ziemi. Witaj na kanale GraczFan. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o Tytanach, które aktualnie mogą stanowić zagrożenie dla obrońcy ludzi. W zestawieniu nie pojawią się Tytany pokroju Kosmogodzilli czy też Destruktora, bo te oficjalnie nie pojawiły się jeszcze w serii. Pod uwagę wezmę aktualnie skatalogowane olbrzymy, których istnienie zostało w pełni potwierdzone. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga to w rozwoju kanału. Godzilla po przejęciu legowiska Tiamat stał się jeszcze silniejszy i zarazem znacznie bardziej agresywny, co jest dosyć nietypowym zachowaniem dla obrońcy ludzkości. Jego zmiana behawioralna wynika głównie z niepokoju, jaki król Tytanów odczuwał przed starciem z nowym lodowym Tytanem, ale i z powodu wzrostu aktywności olbrzymów, które do tej pory uznawały go za alfę potworów. Dobrze przecież wiecie, że na przykład Scylla uznała jego zwierzchnictwo, ale mimo wszystko pragnęła pochłonąć większej ilości promieniowania, aby obalić aktualnego lidera stada. W najnowszym komiksie The Hunted możemy znaleźć informację, że Tytani stają się coraz bardziej agresywni, wyrywając się spod władzy swojego alfy. Zaczynają atakować miasta, jak i migrować w niestandardowe miejsca na całym globie. Sytuacja jest mocno zdestabilizowana, ponieważ oprócz Tiamat i Scylli istnieje kilka gigantów, które będą chciały odebrać tytuł króla Godzilli. Pierwszym z nich jest Amhuluk, niezwykle agresywny ziemnowodny tytan, który dla zabawy poluje na innych przedstawicieli olbrzymiej fauny. To właśnie on połamał m.in. ciosy wielkiego behemota i gdyby nie interwencja Godzilli, utopiłby go w Amazonce. Istota ta to masywny, demonicznie wyglądający tytan, mający czarne zabarwienie i 10 żółtych oczu pozbawionych źrenic. Jego szczęki są wypełnione zębami przypominającymi igły i językiem uzbrojonym w kościsty kolec. Jedynymi prawdziwymi organicznymi częściami ciała Amhuluka są jego głowa, kręgosłup i część układu nerwowego. Reszta jego ciała to telekinetycznie ułożona masa roślinności. Co ciekawe, tytan ten może szybko zwiększyć swoje rozmiary, jak i odbudować swoją cielesną formę. W jego mózgu znajdują się potężne neuroprzekaźniki biotelekinetyczne, dzięki czemu tytan ten może paraliżować swoich wrogów podmuchami elektromagnetycznymi, które potrafią przeniknąć przez najgrubszy pancerz, niezależnie od siły, jaką dysponuje wróg Amhuluka. Drugim potencjalnym zagrożeniem dla Godzilli jest Baphomet, potężny humanoidalny tytan, posiadający głowę przypominającą czaszkę kozła. Istota ta potrafi również poruszać się na 4 łapach, jak i posiada demoniczne skrzydła, na których był w stanie przelecieć do Ameryki Północnej, gdzie w przeciągu kilku chwil zdołał obezwładnić Scyllę i zniszczyć 1000 hektarów lasów za pomocą swojego toksycznego oddechu. Według ściśle tajnych danych Monarch, które do niedawna były dostępne na stronie, gdzie mogliśmy śledzić ruchy Tytanów na żywo, oba giganty stanowią zagrożenie pierwszego stopnia dla Godzilli i jego statusu alfy potworów. Mimo że obecnie wiedza o nich jest ograniczona, w przyszłości może ulec to zmianie. W następnym filmie mogę opowiedzieć Wam, dlaczego Kong zignorował wezwanie króla Ghidory, bądź też o Tytanach, które skutecznie zabijały przodków Godzilli. Tymczasem trzymajcie się, cześć!